Młodzieżowa drużyna pożarnicza właśnie wniosła światełko do naszej świątyni, a ja chciałabym w imieniu wszystkich organizatorów i współorganizatorów przywitać Państwa gorąco. Cieszę się, że będziemy mogli wspólnie dzisiaj kolędować. Jak co roku nasz kolędziołkowy koncert wieńczy cykl wydarzeń bożonarodzeniowych, które organizujemy jako Centrum Kultury przy wsparciu przedszkola pod Tapolą i warsztatów terapii zajęciowej. W tym roku dołączyli do współorganizacji, nie tylko jako uczestnicy, ale również do współorganizacji nasi wspaniali partnerzy, a mianowicie Stowarzyszenie Przyjaciół Świętej Rity oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Bardzo się cieszę. Jak co roku dla Państwa wystąpią wokaliści z warsztatów terapii zajęciowej, laureaci przeglądu piosenki świątecznej, chór Świętej Rity, przedszkolaki z przedszkola pod Tapolą, instrumentaliści Gabriela, Marceli, Robert i Stanisław oraz wykochani mieszkańcy Kwilcza, którzy pięknie śpiewacie, a już niejednokrotnie mieliśmy okazję się o tym przekonać i Państwa również usłyszeć. Dziękuję gospodarzowi tego pięknego kościoła, proboszczowi Markowi Sotkowi, którego zapraszam do mnie, za to, że możemy dzisiaj wspólnie kolędować w tej świątyni. Witamy księdza po raz kolejny. Do tego. To znaczy gospodarzem jest Pan Jezus, ja jestem tylko takim zarządcą tutaj, rozwali kościół, tak, że coś popsuje, to ja jestem. Ale tutaj ze wspólnotą potrafimy to odmalować, zrobić jak należy, a dzisiaj mam nadzieję włączymy wszystkie serca i głosy do tego, by Panu Jezusowi zaśpiewać. Także wszystkiego dobrego życzę i Państwu, i muzykantom. Proszę Panią Anię Stasik. Witam Państwa serdecznie. Od kilku lat w naszej parafii odbywa się koncert przy żłóbku nowonarodzonego, który jest zarówno formą uwielbienia wcielonego Boga, ale też formą pomocy bliźniemu. Inicjatywa rozpoczęła się w roku 2017. Wtedy to pomagaliśmy Pani Paulinie, która potrzebowała funduszy na operację za granicą. Następny rok to koncert dedykowany małej Kasi, która potrzebowała wsparcia w rehabilitacji i dalszej edukacji w szkole dla dzieci z niedosłuchem. W kolejnym roku był Pan Przemek, który potrzebował windy, by móc wchodzić do domu. W 2020 roku wspieraliśmy uczniów ze szkoły podstawowej imienia Tadeusza Kościuszki w Kwilczu, którzy stracili jednego z rodziców. W 2022 roku dochód z koncertu był przeznaczony na remont naszej świątyni parafialnej po pożarze. A w ubiegłym roku koncert Bogu na chwałę, bliźniemu z pomocą dedykowany był Kubusiowi Otto, który urodził się z wrodzonym wodogłowiem oraz wadą ośrodkowego układu nerwowego. Dziś pragniemy połączyć siły i kontynuować tę piękną myśl koncertu charytatywnego, wspólnie tworząc jedną rodzinę kolędujących kwileckich parafian. Nasz dzisiejszy koncert także ma bohatera, który potrzebuje naszego wsparcia. Jest nim mały Borysek Borkowski, który cierpi na rzadką chorobę Oliera. Choroba chłopca wymaga cyklicznych ingerencji chirurgicznych, które pozwolą na proporcjonalną postawę sylwetki, nie ograniczając ruchu stawów i zapobiegną deformacji kości. Choroba będzie towarzyszyła Boryskowi do końca życia, ale możemy naszą pomocą, dzięki operacji i rehabilitacji, podnieść komfort życia chłopca i wesprzeć jego najbliższych. Wzruszenie rodziców chorego dziecka jest tak ogromne, że nie są w stanie wyrazić słowami swojej wdzięczności wobec dzisiejszego dzieła. W imieniu Boryska i jego opiekunów z góry serdecznie dziękujemy za każdy gest dobroci. Nasi młodzi przyjaciele z młodzieżowej drużyny pożarniczej zbierają datki do puszek, a ich zawartość zostanie przekazana rodzicom na rehabilitację po najbliższej operacji syna. Cóż nam pozostaje innego? Kolędujmy.
kolędujmy i wspierajmy tych, którzy potrzebują. Zapraszam na środek uczestników warsztatów terapii zajęciowej z panią Beatą, opiekunem, który będzie akompaniował dzisiaj naszym solistom. W ich wykonaniu usłyszymy dzisiaj dwie kolędy, które później powtórzą się, ale w ich interpretacji niepowtarzalnej będziemy mogli usłyszeć dzisiaj po raz pierwszy. Witamy gorąco. Kolędy, jakie usłyszymy w wykonaniu naszych artystów, to wśród nocnej ciszy pójdźmy wszyscy do stajenki. Po dwie zwrotki, drodzy Państwo, i jeśli macie ochotę, możemy razem śpiewać. Czekali, a wejść tej nocy.
Drodzy Państwo, wiecie, że co roku organizujemy w Centrum Kultury przegląd piosenek świątecznych i muszę Państwu powiedzieć, że w tym roku jest rekordowa lista osób, która wystąpiła i wzięła udział w tym konkursie. W tym roku jury miało do wysłuchania 70 prezentacji. Zatem było co robić i naprawdę było świątecznie w naszym centrum do późnych godzin popołudniowych. Chcielibyśmy Państwu przedstawić pierwszą wyróżnioną kolędziołkę Podarunki z nieba, które zaśpiewa nasza Agata Pacholak. Bardzo proszę na środek Agatkę, a Państwa proszę o gorące brawa, ponieważ jest to niesłychane wydarzenie. Dla naszej solistki. Czy jesteś, Agatko, gotowa? Tak. Blisko mikrofonu, będzie wszystko. Że pięknie. Zapraszam Zoję Jacheć, która oczarowała nas wszystkich podczas swojego występu. Zoja zaśpiewa nam Sekrety Mikołaja i jest również laureatką kolędziołek, zdobyła pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej. Śniegiem jest pokryty świat, pisze list cieniutkim trudem.
zaśpiewała dla nas Zoja Jachać, a obecnie przygotowuje się chór świętej Rity, imienia świętej Rity i zaśpiewa nam przepiękną pastorałkę w Dzień Bożego Narodzenia. Dyrekcja pani Anny Stasiak. Zapraszam Kornelię z grupy przedszkolnej Motyle, przedszkole pod Topolem, która powie nam wiersz w betlejemskiej szopie. Jak widzicie Państwo, nawet z ogromną tremą można wspaniale powiedzieć wiersz, prawda? Ogromne brawa jeszcze raz dla naszej recytatorki. I ponownie zapraszam chór imienia świętej Rity, który zaprezentuje nam pastorałkę Gora Gwiazda Jezusowi. Thank you.
prezentuje nam wiersz Grudniowa noc. Grudniowa piękna noc z kolędą przyszła do nas. Grudniowa piękna noc przez ludzi wymarzona. Cały świat pierzynką otuliła, zmieniła w bajkę sad i gwiazdy zapaliła. Franciszek Brzoski to nasz kolejny laureat przeglądu kolędziołek i zaśpiewa nam Największy skarb. Nowe gadżety, zlecam gazety,
I poproszę teraz o wierszyk naszej Agatki, która reprezentuje grupę przedszkolną Biedronki z przedszkola pod Topolą. Zapraszam Ciebie i opowiesz nam wierszyk Boże Narodzenie. Boże Narodzenie to czas miłości i radości, bo jasna gwiazdka świeci i uśmiecha się do dzieci. Oczkami mruga i dziwi się, czyja to zasługa, że dzieci tak pięknie kolędy śpiewają. Przecież święta mamy, dlatego dla małego Jezuska śpiewamy. Ostatni laureat, który zaprezentuje się dzisiaj na naszej scenie, to Huber Łagódka, również laureat kolędziołek, przyjechał do nas z Łowynia i gratulujemy Tobie wspaniałego występu. Zaprezentuje nam Hubert Pastorałkę z nieba. Przyrzekam, że zrobię wszystko, moje serce będzie.
Dziękujemy bardzo. I drodzy Państwo, Franciszek Kruk chciałby złożyć życzenia, ponieważ w imieniu wszystkich dzieci z przedszkola pod Tobolem został wytypowany i chciałam podziękować pani dyrektor, pani Bogumile Jasińskiej za to, że wspólnie możemy współtworzyć to wydarzenie. Taka noc przypada tylko leżloku, przynosi laloż i niewiański pokój. Dzieciątko małe szuku już leży, że tylko może do niego wierzyć. Przy miłości, szczęścia i pomyślności życzę wam pełnego roku radości. Drodzy Państwo, i zakończyliśmy pierwszą część dzisiejszego koncertu, która była jak gdyby podsumowaniem naszych kolędziołek. I teraz przyszła kolej, proszę Państwa, na Was. A mianowicie liczymy na to, że pięknie pośpiewacie z nami przy akompaniamencie naszych artystów. To są, słuchajcie, byli uczniowie pana Kazimierza Nowaka i bardzo się cieszę, że są z nami Gabriela Jabłońska, instrumenty klawiszowe, Robert Prędkiewicz, akordeon, Marcel Jabłoński i Stanisław Kozłowski. Na pewno nasz Kazimierz by się cieszył i na pewno się cieszy, że są z nami i grają. To co, zaczynamy? Pani Aniu, pierwsza kolęda, którą gramy, to jest Gdy się Chrystus rodzi, a Państwo z nami śpiewacie. I jest z nami jeszcze Wiktoria, również jedna z laureatek przeglądu piosenki naszej kolędziowej, która będzie również z nami śpiewała. Gotowa jesteś, Wiktoria? To liczę na Państwa i prosimy o akompaniament. Dobry, miły, zdrowy.
Pięknie. Kiedy zastanawialiśmy się nad scenariuszem dzisiejszego wieczoru, dzisiejszego spotkania, zastanawialiśmy się, jaką formułę w tym roku przebrać. Stwierdziłam, że jeżeli będziecie Państwo z nami współpracować i przepięknie zaśpiewacie tak jak zawsze, to będzie najlepszy efekt i najlepsza kwintesencja tego naszego spotkania świątecznego. A teraz zmienimy klimat. Lulej żyje z Unią. Mianowicie wchodzimy teraz w taką żywą kolędę Mędrcy Świata. Dwie zwrotki. Thank you.
jeszcze pora na ostatnią już kolędę, chyba że będzie lis. Dzisiaj Betlejem. Drodzy Państwo, chciałabym serdecznie podziękować za dzisiejsze kolędowanie wszystkim laureatom kolędziołek. Chciałabym również dodać, że kolędziołki od dziesięciolecia naszego powstania Centrum Kultury, a za chwilę będziemy 3 lutego obchodzić właśnie dziesięciolecie, są organizowane przy wsparciu nie tylko gminy, ale również pod patronatem powiatu międzychodzkiego, pana starosty Rafała Linka, którego również witamy dzisiaj na naszym spotkaniu, z tego co zdążyłem się zorientować, tak? Witamy. I drodzy Państwo, oczywiście jest naszym honorowym, tak, Aniu? Naszym honorowym patronem jest wójt gminy Kwicz, pan Stanisław Manek oraz ksiądz Marek Sotek. Chciałam podziękować warsztatom terapii zajęciowej, chórowi Świętej Rity, Panie Aniu. Przedszkolakom i ich opiekunom. Pani dyrektor, dziękuję. Instrumentalistom naszym. Pani Beato. Akustykom. Bo to nie lada wyznanie. Wszystkim członkom Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru imienia Świętej Rity oraz pracownikom Centrum Kultury i Edukacji. Jak to pan proboszcz powiedział, ksiądz proboszcz powiedział gospodarzowi obiektu, nie tylko zarządcy, tak? Zarządcy. Również bardzo serdecznie dziękujemy jeszcze raz. Panu Pawłowi Waligórskiemu, który dzisiaj nas ratował. Słuchajcie, bo mieliśmy temat z prądem, ale się udało wszystko. Także panie Pawle, gorące podziękowania. Drodzy Państwo, i wszystkim słuchaczom i naszym wspaniałym wokalistom zasiadającym w tych ławach przede mną bardzo serdecznie dziękujemy za to, że mogliśmy się spotkać i wspólnie spędzić miły niedzielny wieczór. To co na zakończenie, kolego? Proszę. Dziękujemy strażakom. I strażakom, tak, młodzieżowej drużynie pożarniczej. Przepraszam bardzo.
Zapraszam. Ja zawsze mówię, co dwie głowy, to nie jedna, także Aniu, dziękuję Ci bardzo za czujność. To pójdźmy wszyscy do stajenki, bo to tak na wesoło. Będziemy mogli powrócić do domu ze śpiewem na ustach. Trzy zwrotki i maszerujemy. Dziękujemy bardzo.